Konfrontacje, Cezary Łasiczka, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o tak zwanym janosikowym, ale zanim do tego tematu przejdziemy, to temat, który pojawił się znienacka, można by rzec. Już wkrótce Polska może stać się krajem barbarzyńskim, a wszystko za sprawą projektu poselskiego. Chodzi o projekt, który chce zmienić ustawę o ochronie zwierząt. W tej chwili ta ustawa zabrania uboju zwierząt bez pozbawienia ich wcześniej świadomości. W studiu sejmowym jest poseł Platformy Obywatelskiej, pan Artur Dunin, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam serdecznie, panie pośle. Witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Proszę powiedzieć więcej o tym nowym projekcie. No to nic więcej panu jakby nie powiem, ponieważ jeszcze go tak naprawdę nie wiedziałem. Wiem, czego ma dotyczyć. A czego ma dotyczyć? Zmiany artykułu. Zresztą wskazał Trybunał niezgodność rozporządzenia z ustawą. Musi dotyczyć ta zmiana artykułu 34 punktu 1, który mówi jasno. I tu mogę państwu zacytować, bo tak jak pan mnie przedstawił, i jestem w Komisji Rolnictwa wiceprzewodniczącym i sekretarzem w zespole Przyjaciół Zwierząt, więc w dużej mierze przyczyniłem się do pisania różnych ustaw o ochronie zwierząt. Ale jak ten punkt brzmi? Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. I jeżeli ma dojść do zgody na to, żeby ten ubój rytualny był w Polsce legalny, to ten artykuł powinien być zmieniony. I myślę, że ta poprawka, która ma być, pan powiedział, że już jest, ma być, bo myślę, że jeszcze raz, że to będzie... Czyli tego projektu jeszcze nie ma? Nie ma jeszcze. A czyja to jest inicjatywa? Czyja to jest inicjatywa? Tego też panu nie odpowiem. Na pewno nie moja, nikogo z ludzi, którzy kochają zwierzęta. Natomiast z drugiej strony warto rozważyć również tą sytuację pod względem też ekonomicznym. No nie można zapomnieć, że to są... Panie pośle, pracy, ale w kraju cywilizowanym pracy pewne rzeczy po prostu nie przystoją. Nieważne, ile na tym można zarobić. Ale nie. No tutaj nie ma jakby sprzeczności między pana wypowiedzią a moim myśleniem, tak? Czyli to, że ja jestem przeciwny ubojowi rytualnemu, natomiast rozumiem też argumentację i staram się zrozumieć i rozmawiać też z ludźmi, którzy argumentują to w drugą stronę. Natomiast jest jedna rzecz, to chciałbym jasno powiedzieć, że nikt jeszcze nie zbiera podpisów pod zmianą tej ustawy. A widział pan ten projekt? Nie, ja mogę tak jak mówię, no domyślać się i wiem, czego musi dotyczyć. Jeżeli... Domyśla się pan, że czyja to jest inicjatywa? No to jest inicjatywa taka, żeby... PSL? Jest to koalicjant, jeżeli będzie pan miał ochotę, to na pewno kogoś pan zaprosi z PSL. Natomiast wiadomo, że no ktoś musi zacząć zbierać te podpisy. Myślę, że... Czyli chodzi o tę krótką ścieżkę, żeby to szybciutko wpłynęło do laski marszałkowskiej. No Trybunał dał nam niedużo czasu ale, na rozstrzygnięcie Trybunał powiedział, że rozporządzenie ministra rolnictwa jest niezgodne z konstytucją, o czym wszyscy żeśmy dobrze wiedzieli, oprócz posłów, którzy mieli inne zdanie, tak? Tak, natomiast sprawa ma się zakończyć w miarę krótkim czasie. Czy to jest inicjatywa PSL-u? Nie wiem. Myślę, że wyjdzie to w momencie, kiedy któryś z klubów parlamentarnych zacznie zbierać podpisy. Pan mówi o tym, że chodzi o zmianę artykułu 34 ustęp 1, a ja słyszałem, że chodzi o uchylenie artykułu 34 w całości. Nie. To by w ogóle nie miało sensu. Dlatego ja mówię, że po prostu znam ustawę i wiem, czego ona dotyczy. Wydaje mi się, że jeżeli ma być zmiana, jeżeli ja miałbym taką przygotować zmianę, to po prostu wykreśliłbym artykuł 34 ustęp 1, tylko i wyłącznie. Czyli dopuściłby pan ubój zwierząt bez wyłączenia świadomości? Nie, no to przepraszam bardzo, jest pan mięsożerny? Je pan, przepraszam, szynkę? Czy jest pan wegetarianinem? Panie pośle, ale nie mówimy, bo jeżeli pan wyłączy, jeżeli pan wyłączy artykuł cały 34, to w tym momencie tak naprawdę mówi pan o zakazie jakiegokolwiek zabijania zwierząt celem konsumpcji.
No, mówi, tylko zabrania się na przykład uśmiercania zwierząt w obecności i z udziałem dzieci. Ale to dlatego mówię, no dlatego nie można zlikwidować artykułu całego 34. Ale skąd pan wie, skąd pan wie, że nie ma tego na projekcie, skoro pan tego projektu nie widział i nie wie pan, czy ja to jest inicjatywa? Dlatego mówię, że no bo jestem człowiekiem inteligentnym. I wydaje mi się, Ale czy jest pan człowiekiem cywilizowanym? Bo jeżeli tak, no to powinien pan sobie zdawać sprawę z tego, że w XXI wieku, w kraju w centrum Europy, w państwie unijnym, no nie możemy mówić o barbarzyńskich praktykach. Ale przecież ja o tym samym mówię co pan. Tylko, że pan chce zlikwidować całkowitą możliwość konsumpcji mięsa, ewentualnie oddać je innym krajom, żebyśmy kupowali gotowe produkty. Panie pośle, jak dziennikarz, zadam panu pytanie, jak dziennikarz posła. Czyli to jest projekt? Ale to już na to pytanie odpowiedziałem. Natomiast proszę wierzyć mi, że jeżeli miałoby dojść do zmiany, to tylko ustępu pierwszego artykułu 34. No bo tak, proszę przeczytać ustawę. Widocznie pan tej ustawy nie czytał. Usłyszał pan... Zwierzę kręgowe w obecności w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednie pozbawienie świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. O tym punkcie pan mówi, tak? Tak, o tym artykule. Jeżeli ten artykuł zostanie zniesiony, to w tym momencie... Ale mówi pan o całym artykule, czy tylko o tym punkcie? O tym punkcie. Artykuł 34, punkt 1. Kolejne artykuły dotyczą się innych spraw, które są... Skąd pan je mięso? Dlatego mówię, cały artykuł 34 dotyczy jakby całości jakby uśmiercania zwierząt, prawda? Ale tylko w artykule 34. Rozdział 10. Nie, panie pośle, rozdział 10 dotyczy uśmiercania zwierząt. Artykuł 33 i 34. Artykuł 34 dotyczy wyłączenia świadomości zwierzęcia przed ubojem, dotyczy uśmiercania zwierząt w okresie okołoporodowym, dotyczy uśmiercania zwierząt przy udziale i w obecności dzieci, dotyczy wytrzewiania, oparzania, zdejmowania skóry, wędzenia i oddzielania części zwierząt na żywca. No to jest artykuł 34. Tak, dokładnie. Czyli rozumiem, że pierwszy punkt mówi o tym, że zwierzę najpierw trzeba ogłuszyć, zanim je zabijemy. Tak, rytualny polega na tym, że bez ogłuszenia uśmierca się zwierzę. Rozumie pan? I w momencie likwidacji tego artykułu 34 ustęp 1, to w tym momencie faktycznie jest dopuszczony ubój rytualny. I jeżeli... Nie tylko, no bo rozumiem, że jeżeli punkt 1 całkowicie wyrzucimy, tak, to oznacza, że w każdej ubojni rytualnie i nierytualnie będzie można szlachtować zwierzęta bez wyłączenia świadomości. Co, jak rozumiem, jest tańszą perspektywą, czyli wszystkie polskie ubojnie przerzucą się na szlachtowanie zwierząt bez wyłączenia świadomości. No nie. Aż tak daleko bym tak nie... No ale wynika z przepisów prawa. Proszę przeczytać jeszcze raz ten punkt pierwszy, tak? Proszę mi wierzyć, ja znam tą ustawę. Jestem w zespole przyjaciół zwierząt i proszę mi wierzyć, zależy mi na tym, żeby jeżeli już mamy uśmiercać zwierzęta celem konsumpcji, tak? No bo jemy kurczaki, jemy szynki, jemy różne wędliny, mięso i tak dalej. A skąd taka troska o ubój rytualny, panie pośle? Z mojej strony, no bo dla mnie to jest niehumanitarne. Przepraszam bardzo, podżynanie zwierzętom i wykrwawianie ich na żywo, no to nie jest to humanitarne. Ale skąd taka troska o to, żeby wyłączyć ubój rytualny z tej ustawy? I tutaj możemy porozmawiać, tak? No, jest sytuacja taka, że w naszym kraju też żyją ludzie innej wiary. Ale gro tego mięsa idzie na eksport, panie pośle. To nie jest dla wiernych w naszym kraju. No właśnie, tu moim zdaniem warto by było przepis tak skonstruować, żeby był przestrzegany, że to tylko jest do celów tak naprawdę własnych, tak? Czyli w rozumieniu dla ludzi mieszkających w Polsce, bo nie można im ograniczać również tego, że chcą żyć zgodnie ze swoją wiarą. Muzułmanie w naszym studiu stwierdzili, że Koran bardzo jasno mówi na temat oszczędzania cierpień zwierzętom, więc to wcale nie jest tak, jak niektórzy posłowie chcieliby, abyśmy wierzyli. Znania. To są jakieś twory, które jak w sumie mają usprawiedliwić po prostu wielką kasę, którą zarabiamy na eksporcie mięsa. Ale to na pewno my, no, na pewno nie ja i nie, na pewno nie pan. To są firmy, które nie są z udziałem nawet Skarbu Państwa.
Ale są, jak natomiast... rozumiem, w PSL-u posłowie, którzy też mają takie ubojnie, tak? Nikomu nie zaglądamy w to, jak jeszcze zarabia. I na to mnie pan nie naciągnie na taką rozmowę jakby prywatną. Strasznie pan jest dzisiaj tajemniczy. Nie chcę pan nawet powiedzieć, dlatego, czyja to jest inicjatywa. Dlatego, że tak jak mówię panu, no, jeżeli ktoś się do mnie zgłosi i poprosi o podpis, to ja wtedy będę świadom, komu i kto podpisze do mnie pan? Przychodzi. Podpisze nie, pan? Nie podpisze. Będzie pan namawiał kolegów z Platformy Obywatelskiej, żeby nie zamieniali Polski w kraj barbarzyński? Jestem już po kilku rozmowach. Faktycznie parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej niezbyt przychylnie podchodzą. Ale wszyscy, jak nie, jeden mąż? Nie, ale oczywiście, że nie. Platforma Obywatelska, posłowie to jest 200 posłanki i posłowie. 206 osób i pewnie nie wszyscy myślą tak jak ja. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Artur Dunin, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt ze studia sejmowego. Do tego tematu będziemy jeszcze w dzisiejszym programie powracać. Informacje Radia Tok FM już za 3 minuty o godzinie 10.20. Po informacjach będziemy rozmawiać o tak zwanym janosikowym. Co to jest, skąd się bierze, jak to się nalicza i jakie są skutki.